porozmawiajmy o walorach nauki. Najpierw odróżnijmy znaczenia przymiotników. Cenny, doniosły i ważny. Nazywajmy cennym, czyli wartościowym lub posiadającym wartość. To wszystko, co czyni zadość jakiejś potrzebie lub też sprawia jakąś satysfakcję. Doniosłym. Nazywajmy to i tylko to, co wywołuje znaczne zmiany w dziedzinie rzeczy cennych lub też znacznym zmianom w tej dziedzinie zapobiega. A jak określić ważność? Powiemy, że to jest ważniejsze od czegoś innego, co zapobiega większemu złu lub większe zło usuwa. Tak ustaliwszy znaczenia słów, zapytajmy o wartość, doniosłość i ważność nauki. Że czyni ona zadość licznym potrzebom i sprawia liczne satysfakcje, to jasne. Umysły stają się bogatsze, poglądy mędrsze, upodobania wyszlachetnione, rozmowy bardziej ożywcze, bardziej natarczywe i podnoszące na duchu. Sam rodzaj pracy, skupionej pracy umysłowej to sprawia. A cóż dopiero, jeśli jest to praca nie dla celów lukratywnych, a praca z zamiłowania w zespole dociekliwych, oddanych miłośników wiedzy i gorliwców badania. To niby zespołowa muzyka umysłowa, nie mniej uduchowiona, a nieskończenie bardziej inteligentna. Usłyszeliśmy fragment artykułu profesora Tadeusza Kotarbińskiego w interpretacji znakomitego aktora Bronisława Wrocławskiego. Tekst powstał w 1948 roku z okazji ufundowania sztandaru Uniwersytetu Łódzkiego i powstania jego motta Veritas et Libertas, prawda i wolność. A dziś, 75 lat później, fragment tego artykułu rozpoczyna naszą galę, wielkie święto polskiej humanistyki. Kim bylibyśmy bez humanistów i bez humanistyki? Przykładowo, jaka byłaby reakcja narodów i państw wolnego świata na barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie, gdybyśmy kierowali się wyłącznie realpolitik, logiką siły czy chłodnym rachunkiem ekonomicznych zysków i strat? Dlaczego humanistyka jest cenna, doniosła i ważna? Szanowni Państwo, dobry wieczór. Mam wielki zaszczyt i wielką przyjemność powitać wszystkich Państwa, naszych znakomitych gości,
na gali 8. edycji konkursu o nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo, rektorów i dziekanów szkół wyższych. Witam całą społeczność akademicką oraz wszystkich sympatyków i miłośników Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególnie serdecznie witam członków kapituły nagrody oraz oczywiście nominowanych do nagrody, autorów najlepszych książek humanistycznych wydanych w Polsce w 2021 roku. Raz jeszcze bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Już wkrótce poznamy kolejnego laureata, który obok honorowego dyplomu otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tysięcy złotych na dalsze badania naukowe. Nasi dotychczasowi laureaci, profesor Jan Strelał, doktor habilitowana Ewa Kołodziejczyk, doktor habilitowana Dorota Sajewska, profesor Andrzej Friszke, profesor Grzegorz Ziółkowski, profesor Jerzy Zajadło i doktor habilitowany Zbigniew Szmyt reprezentują nie tylko doskonałość naukową i warsztatową, ale też szlachetną postawę etyczną. Dość powiedzieć, że dwoje laureatów przeznaczyło swoje nagrody na cele charytatywne, również na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Parafrazując i odwracając ironiczne, znane powiedzenie, nasi laureaci są drogowskazem, który nie stoi w miejscu, lecz podąża we wskazywanym przez siebie kierunku. Szanowni Państwo, po 8 edycjach można śmiało stwierdzić, że to najważniejsza nagroda w dziedzinie humanistyki w Polsce. O zabranie głosu proszę panią profesor Elżbietę Rządzińską, rektor Uniwersytetu Łódzkiego i przewodniczącą kapituły nagrody. Szanowni nominowani, czcigodni członkowie kapituły, droga społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, drodzy goście zgromadzeni Filharmonii Łódzkiej, drodzy sympatycy naszej uczelni. Ubiegłoroczna gala zbiegła się z początkiem napaści na Ukrainę. Skala terroru sprawia, że od ponad 11 miesięcy na co dzień towarzyszy nam słowo wojna. Wojna, która po raz kolejny pokazała, że człowiek zdolny jest do czynów nieludzkich. W wielu przypadkach wojenne kule zniszczyły budowane latami poczucie ludzkiej godności i wartości i tym samym poczyniły ogromne rany w naszym humanizmie. Ostatni rok przyniósł również jednak nadzieję. Cały świat, ale szczególnie my, Polacy, budząc podziw międzynarodowej społeczności od pierwszego dnia wojny, daliśmy wyjątkowe świadectwo postaw głębokiego, dojrzałego, niosącego pomoc człowieczeństwa. W tym miejscu dziękuję całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego za piękną postawę w tych trudnych dniach. Ciągle głęboko wierzę, że w tej wojnie zwyciężą prawda i wolność, prawość i dobre serce. Bo jak napisał profesor Tadeusz Kotarbiński w 1966 roku w Medytacjach o życiu godziwym, prawość, męstwo, dobre serce godne są szacunku, a oszukaństwo, głoszenie kłamstw ze strachu, znęcanie się nad słabszym, godne pogardy. To jest równie oczywiste jak to, że cukier jest słodki, a sól słona. Dzisiaj
podobnie jak każdego roku podczas kolejnych gal konkursu imienia Tadeusza Kotarbińskiego, spotykamy się w gronie wybitnych humanistów, naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach, naukowców, którym bliskie są rozważania o człowieku i o człowieczeństwie. I jak zawsze prosimy, nie ustawajcie w swojej pracy. Wszyscy bardzo jej potrzebujemy, zwłaszcza teraz, w czasie tej strasznej wojny, która toczy się już prawie rok. Ciągle potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu, ale prawdziwego humanizmu. Od początku istnienia konkursu za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło do oceny 500 prac. W finałach wszystkich edycji znalazło się 40 książek. I właśnie dzisiaj, za chwilę, poznamy kolejnego laureata nagrody, który oprócz pamiątkowego dyplomu otrzyma także 50 tysięcy złotych na dalsze badania naukowe. W tym miejscu dziękuję sponsorom nagrody, firmie Amcor, sponsorowi strategicznemu, który wspiera nas od początku ustanowienia konkursu. Osobiste podziękowania płyną do pana Jerzego Czubaka, prezydenta Amcor Speciality Cartoons. Pana dotychczasowa działalność jest dowodem na to, jak humaniści realnie zmieniają świat. Dziękuję także partnerowi wspierającemu, firmie Pelion, oraz partnerowi technologicznemu, firmie ABB. Państwa udział w realizacji konkursu to piękny przykład współpracy biznesu i nauki. Serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym w tegorocznej edycji. Jesteście Państwo autorami wybitnych dzieł, które opisują i przybliżają szerokiej publiczności humanistykę. Są również ważnym głosem w dyskusji o prawdziwym człowieczeństwie. Dyskusji, która pozwala nam pamiętać, czym jest prawda i wolność, dobro i piękno. Bardzo dziękuję, pani rektor. Nasza nagroda nigdy by nie powstała, nie okrzepła i nie rozwijała się, gdyby nie wsparcie ludzi i instytucji dobrej woli. Od samego początku jest z nami wspomniany już pan Jerzy Czubak, prezydent Amcor Speciality Cartons. Zapraszam pana na scenę. Pani rektor, dostojna kapitułu, szanowni państwo. Pamiętam, jako młody człowiek, kiedyś oglądałem wywiad z profesorem Kotarbińskim, który zapytany o rolę menadżera w firmie zastanowił się i powiedział: dyrektor siedzi za biurkiem i kręci młyńca palcami. Po 35 latach kierowania różnymi organizacjami zaczynam rozumieć jego myśl. Szanowni państwo, zarówno jako reprezentujący firmę Amcor, która wspiera ten konkurs od pierwszej jego edycji, jak również dumny absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, chcę powiedzieć, że jest przyjemnością, że jest zaszczytem i święcie w to bierze obowiązkiem wspieranie tak pięknej inicjatywy, która promuje wartości humanistyczne. Bardzo gratuluję wszystkim uczestnikom, szczególnie laureatom. Życzę Uniwersytetowi kontynuacji przez wiele lat tego przepięknego konkursu i obiecuję obowiązkową obecność. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bez wahania rekomenduję udział w konkursie o nagrodę imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Tak mówił w jednym z wywiadów laureat poprzedniej edycji, profesor Zbigniew Szmyt. I dodawał: sama nominacja do nagrody to świetna promocja autorów i poczynionych przez nich tekstów.
to reklama dla dyscypliny naukowej, zespołów badawczych i uniwersytetów. Szanowni Państwo, zapraszam pana profesora Zbigniewa Szmyta, autora nagrodzonej książki Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej. Szanowni Państwo, zostałem poproszony o powiedzenie kilka słów o tym, jak z perspektywy roku Nagroda Kotarbińskiego wpłynęła na moją karierę naukową, na moje działania badawcze. No z pewnością jest to wielkie wyróżnienie, wielka szansa, ale też wielkie wyzwanie, ponieważ poprzeczka została ustanowiona dość wysoko, a mam nadzieję, że nagrodzona monografia nie jest zwieńczeniem moich działań naukowych, a jedynie ich nowym początkiem. Jest to z pewnością szansa, dlatego że zdołałem dzięki nagłośnieniu, wspaniałej reklamie związanej z tą nagrodą, zaprezentować swoją monografię i w mediach, i na rozlicznych seminariach naukowych, webinariach w całym kraju. Za to bardzo jestem wdzięczny. Ta nagroda dotarła do mnie w dość dramatycznej sytuacji. Zaczynała się wojna, która niestety trwa, wojna w Ukrainie. Dla osoby, która przez wiele lat prowadziła badania w Rosji, było to szczególnie trudne. Bardzo szybko okazało się, że część moich respondentów, partnerów badawczych z Rosji bierze udział w tej wojnie po tej złej stronie, atakując ukraińskie miasta, zabijając ludność cywilną i broniących Ukrainy żołnierzy. Antropolog prowadząc badania w terenie musi zawsze pałać jakąś sympatią, wykazywać minimum życzliwości do swoich respondentów i partnerów badawczych. No teraz ta sympatia i życzliwość oczywiście poddawane są wielkiej próbie. I moje obecne działania badawcze tak czy owak oscylują wokół społecznych konsekwencji tej wojny, bo myślę, że jest to teraz ważny temat. Właśnie dzięki promocji i tutaj trzeba Nagrody Kotarbińskiego postrzegać z pewnością jako pewien znak jakości, udało mi się zdobyć zaufanie, które przełożyło się na chęć współpracy wśród przedstawicieli humanistyki z różnych ośrodków w Polsce. Obecnie zaczynam grant interwencyjny z językoznawcami z Gdańska dotyczący nowych form i praktyk nauki języka polskiego wśród uchodźców i migrantów z Ukrainy. A z profesorem Pieszkowem z mojego rodzimego uniwersytetu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, aplikujemy o grant na badania na temat mobilności, migracji z Rosji w Azji Środkowej. Także placówka warszawska zaproponowała mi redakcję numeru tematycznego czasopisma Etnologia Polonia, który ma dotyczyć udziału właśnie mniejszości etnicznych z Rosji w wojnie. Myślę, że te trzy drobne przykłady współpracy pokazują, ile drzwi otwiera ta nagroda, dlatego trzymam kciuki za dzisiejszych nominowanych, no i życzę im wspaniałego rozwoju, taki, jaki spotkał dzięki tej nagrodzie mnie. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, gratulujemy, dziękujemy. Mówiąc krótko, warto być nominowanym, a cóż dopiero zwyciężyć. Nie traćmy zatem ani sekundy i poznajmy tegoroczne nominacje. Szanowni Państwo, pierwszą z równorzędnych nominacji otrzymała dr Maria Ferenc, autorka książki Każdy pyta, co z nami będzie. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i zagładzie. Pozycja wydana i zgłoszona przez Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Moja praca wzięła się ze zdziwienia, że pewne fundamentalne pytania dotyczące zagłady Żydów
pozostają niezadane przez badaczy, mimo że tej literatury o Holokauście jest bardzo dużo, cały czas się pojawiają nowe pytania i wątki. Ja chciałam wrócić do podstawowej sprawy, którą wydaje mi się to, co sami Żydzi wiedzieli w trakcie wojny i jakiej odpowiedzi udzielali na to pytanie, które uczyniłam tytułem tej pracy, czyli co z nami będzie. Pokazuje, że aby odpowiedzieć na to pytanie, splatali skomplikowane odpowiedzi z rozmaitych skrawków informacji, które do nich docierały i z okupowanej Polski dotyczące losu Żydów, losu Polaków, wiadomości z wojennych frontów i wreszcie, i to taka centralna kwestia dla mojej książki, najbardziej znacząca egzystencjalnie, czyli pytanie o wiedzę o zagładzie, jak ona się sączyła, jak przenikała przez mury, jak była rozumiana, przyjmowana, odrzucana, jakie społeczne i psychologiczne mechanizmy wśród ofiar wywoływała. I żeby na to pytanie móc odpowiedzieć, miałam poczucie, że musimy starać się maksymalnie mocno cofnąć do perspektywy ofiar, zapomnieć to, co my wiemy, odrzucić naszą przewagę poznawczą i spojrzeć na świat ich oczami, wrócić do tekstów, które mamy w źródłach. I żeby to zrobić, starałam się zapomnieć to, że ja znam koniec tej historii i być razem z moimi bohaterami, tak jak te wydarzenia się przed nimi rozwijały, a koniec pozostawał dla nich nieznany. Szanowni Państwo, zapraszam nominowaną panią Marię Ferenc. Raz jeszcze proszę o wielkie brawo. Dziękujemy i gratulujemy. Druga z nominacji. Doktor habilitowana Agnieszka Gajewska, autorka książki Stanisław Lem, Wypędzony z Wysokiego Zamku, biografia. Dzieło wydane przez Wydawnictwo Literackie, a zgłoszone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wypędzony z Wysokiego Zamku to biografia Stanisława Lema, o którym piszę już od 10 lat. 10 lat badam jego twórczość i archiwa związane z jego pochodzeniem żydowskim. Odkrycie, że był Żydem, zupełnie zmieniło perspektywę moich badań, które początkowo były ukierunkowane na zupełnie inne problemy jego twórczości. Ale przedstawienie historii XX wieku z perspektywy żydowskiego chłopca, młodzieńca i dorosłego pisarza diametralnie zmienia też opowieść o tej historii i tym, co się wydarzyło zarówno w Polsce, jak i podczas okupacji i jak traumy wojenne wpłynęły na twórczość samego Stanisława Lema. To, co było dla mnie istotne i ważne, to unikanie metodologicznego nacjonalizmu, który sprawia, że opowiadamy rację tylko i wyłącznie z jednej strony konfliktu, a węzeł, który zawiązał się w czasie okupacji i już dużo wcześniej w polskiej historii, który dotyczy związków żydowsko-polsko-ukraińskich, jest bardzo trudno rozsupłać, jeśli nie uwzględni się historiografii ukraińskiej i żydowskiej. Starałam się przedstawić wszystkie te punkty widzenia i opowiedzieć historię w taki sposób, by była ona do przyjęcia dla wszystkich i tych, którzy byli świadkami tych okrutnych wydarzeń, jak i tych, którzy starają się z tą pamięcią coś zrobić, jakoś ją usymbolicznić, ją przepracować. Wydaje się, że nigdy wcześniej nie potrzebowaliśmy tak nowej historii, nowej opowieści o
historii XX wieku, uwzględniającej ukraińskie, żydowskie i polskie relacje, jak współcześnie. Zapraszam nominowaną panią Agnieszkę Gajewską. Trzecią z równorzędnych nominacji otrzymała doktor habilitowana Magdalena Koźluk, autorka dzieła Pierre Jacquelot, L'art de vivre longuement sous le nom de Médée Édition. Książka wydana przez Classique Garnier we Francji, a zgłoszona do konkursu przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Ta książka jest pierwszym wydaniem krytycznym sztuki długiego życia Pierre'a Jacquelot od momentu Editio Princeps, czyli 1630 roku. Ponieważ jest to wydanie krytyczne, jest to dwugłos. Dwugłos Pierre'a Jacquelot, dawnego medyka, i mój. Książka została podzielana na dwie części. Pierwsza część miała posłużyć współczesnemu czytelnikowi zrozumieniu istoty dawnej medycyny, dawnej retoryki, dawnego warsztatu pracy humanisty, a przede wszystkim przybliżeniu wspaniałej reguły, która obowiązywała w dawnych czasach, docere et delectare. Uczymy się i robimy to z przyjemnością. Druga część to Pierre Jacquelot, który mówi. A mówi nam wiele interesujących rzeczy. Nie będę Państwu zdradzać szczegółów książki, natomiast jako zachętę zacytuję trzy prawidła, na które powołuje się od samego początku. Aristen metron, złoty środek. Wydaje się nam wszystkim, że to takie proste i banalne, ale czy naprawdę na co dzień potrafimy żyć według tego prawidła? Druga zasada. Meden agan. Nic ponad miarę. Sądzę, że to stwierdzenie nie straciło wiele ze swojej aktualności. I w końcu ostatnia zasada. Gnot hiseuton. Poznaj samego siebie. Bo właśnie czytając dawne książki, obcując z dawną literaturą, zgłębiamy istotę naszego własnego człowieczeństwa. Dawny człowiek i współczesny człowiek nie różnili się tak dużo między sobą. Mieli takie same obawy, mieli takie same pragnienia i wszyscy pragnęli żyć długo i szczęśliwie. Zapraszam nominowaną panią Magdalenę Koźluk. Czwartą nominacją został uhonorowany dr Maciej Świerkocki za dzieło Łódź Ulissesa. Książka wydana przez wydawnictwo Officyna, a zgłoszona przez Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź Ulissesa jest chyba pierwszą tego rodzaju publikacją na polskim rynku. Ponieważ stanowi coś w rodzaju odpowiednika książki, która w
zachodnim literaturoznawstwie, w zachodniej, anglojęzycznej zwłaszcza tradycji, nazywa się kompanionem, czyli towarzyszem. W tym przypadku mówimy o książce towarzyszu, czy książce towarzyszce jednej z najgłośniejszych powieści w literaturze światowej, czyli Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Jest to książka Łódź Ulyssesa, interdyscyplinarna, obejmująca zagadnienia z zakresu filozofii, filologii, translatologii, kulturoznawstwa, komparatystyki. I w swoim zamyśle stanowi, oprócz analizy problemów związanych z przekładem w ogóle, a z przekładem Ulyssesa w szczególności, próbę podsumowania obecnego stanu badań nad powieścią Joyce'a. Zapraszam nominowanego pana Macieja Świerkockiego. Ostatnia, piąta nominacja. Doktor habilitowany Cezary Wąs. Nominacja za dzieło Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de la Villette w Paryżu w kontekście filozofii chory. Książka wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, a zgłoszona przez Instytut Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka Cień Boga w ogrodzie filozofa, Parc de la Villette w Paryżu w kontekście filozofii chory, poświęcona jest dziełu sztuki, którego istnienie i funkcjonowanie bardzo uzależnione jest od teorii, które zostały wytworzone przed jego wzniesieniem, w trakcie jego wzniesienia, od komentarzy, które pojawiły się po jego wzniesieniu, od interpretacji, które stworzyli historycy architektury. Jest to nietypowa sprawa, ponieważ wizualność tego dzieła, jego materialność jest zdecydowanie mniej ważna od właśnie tych wszystkich treści, które były z tym dziełem związane. Wizualność tego dzieła to jest trochę tak, jakby to była kropka na końcu bardzo długiego zdania, którego treścią jest teoria tego dzieła. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby dzieła oglądać, ale historia sztuki ostatnich 30-40 lat musiała się zmienić i zainteresować również treściami dzieł sztuki. Te treści trzeba odtwarzać, badając teksty napisane przez architektów, odtwarzając dyskusje, które prowadzili. W przypadku tej książki ona właśnie przede wszystkim przedstawia różnego rodzaju wypowiedzi związane z powstawaniem tego dzieła. Zapraszam nominowanego, pana Cezarego Wąsa. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim nominowanym. Pięcioro wspaniałych nominowanych. Best of the best.
5 fantastycznych książek. Zanim jednak nastąpi rozstrzygnięcie, pozwolą Państwo, że przedstawię kapitułę nagrody. Kapitułę, która w tej edycji oceniała ponad 60 zgłoszonych dzieł. A kapitułę tę tworzą profesor Krzysztof Jasiecki ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Ryszard Kleszcz z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Anna Legerzyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Włodzimierz Nykiel z Uniwersytetu Łódzkiego. Niestety nie mógł być dziś z nami profesor Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale proszę o brawa, aby dotarły aż na Górny Śląsk. Profesor Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego. Ksiądz profesor Andrzej Szostek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Oraz przewodnicząca kapituły profesor Elżbieta Rządzińska z Uniwersytetu Łódzkiego. Szanowni Państwo, przed nami ten najbardziej ekscytujący i wyczekiwany moment wieczoru. Ogłoszenie laureata nagrody w 8. edycji naszego konkursu. Na scenę zapraszam przedstawicielkę kapituły, panią profesor Annę Legerzyńską, która przedstawi uzasadnienie wyboru. Proszę o brawa dla pani profesor. Szanowni Państwo, parafrazując słowa poety, zapytać można, cóż po humaniście w czasie marnym? Odpowiedź znajdujemy w dokonaniach autorów, których Państwo przed chwilą poznali. Wybitne książki, wybitni badacze. Jak wybrać spośród nich tę pracę tego autora, którego chcemy uhonorować nagrodą imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Ideą założycielską tej nagrody jest promować dobrą robotę. To znaczy wskazywać takie prace, takie osiągnięcia, które w sposób znaczący poszerzają zasoby polskiej humanistyki, które otwierają przed nią nowe przestrzenie kulturowe i nazywają nowe zjawiska. Wszystkie wymienione dziś prace naszych nominowanych autorów spełniają te warunki z naddatkiem. Objaśniają nam fakty, zjawiska, biografie, dzieła, procesy, sytuacje, czasy, zdarzenia. Kapituła musiała spośród tego bogactwa wybrać. Co postanowiła? Proszę Państwa, po długich i naprawdę trudnych namysłach wybraliśmy. Wybraliśmy książkę, która odnosi się nie zupełnie do naszego tu i teraz, odnosi się do świata, sytuacji, postaci, dzieł nieco odległych, a jednak w jakiś sposób bardzo znamiennych dla naszej cywilizacji i tę cywilizację komentującą. Wybraliśmy pracę, której napisanie wymagało
zebrania ogromnej ilości materiałów, ale przede wszystkim przemyślenia poważnych zjawisk, zinterpretowania rozmaitych źródłowych materiałów, która jest wynikiem, jak wszystkie z nominowanych tutaj prac, długoletniego badawczego wysiłku. Wybraliśmy pracę, która odnosi się do życia i twórczości pisarza, którego nazwisko figuruje w kanonie, ale odbiór jego dzieł wymaga od czytelnika i kompetencji, i wiedzy, i wyobraźni. Proszę Państwa, wybraliśmy z wielką radością, powiadamiam, że wybraliśmy Łódź Ulyssesa, którego autorem. Prosimy. Wybraliśmy Łódź Ulyssesa, której autorem jest pan Maciej Świerkocki, ale jest on także twórcą nowego po dziesięcioleciach przekładu arcydzieła Jamesa Joyce'a. Tej pracy poświęcił, jak nas informuje, 7 lat i 18 godzin. Nagradzamy go jednak za książkę niezwykłą, jakiej w naszej humanistyce jeszcze nie było. To książka Dziennik tłumacza, Dziennik przyjaciel, rejestrujący żmudny, długoletni, trudny proces tłumaczenia jednego z najtrudniejszych i, jak się mówi, najbardziej nieczytanych arcydzieł. Myślę, że ta sytuacja się zmieni. Rejestrujący zmagania tłumacza zarówno z materiałem językowym, jak i z kontekstami. Rejestrujący jego znakomite pomysły na rozszyfrowanie aluzji, wyjaśnienie szczegółów szyfrowanych autobiograficznych elementów. Ta książka jest wydarzeniem. Jest wydarzeniem w humanistyce polskiej, ale jest też i będzie wydarzeniem w humanistyce europejskiej i szerzej światowej. Łodzią Ulyssesa przepłyniemy przez arcydzieło Joyce'a, a sterujący nią Maciej Świerkocki przekona nas, że żyjemy w świecie przekładu, w czasach przekładu, to znaczy w czasach szukania porozumienia, w czasach dialogu. A dialog tak nam dzisiaj potrzebny. Sztuka i nauka dialogu jest pierwszą umiejętnością i powinnością humanisty. Cóż po humaniście w czasie marnym? Już wiemy i gratulujemy naszemu laureatowi. Zapraszam laureata na honorowe miejsce. Drogi laureacie, najpierw honory, a potem przemówienie. Maciej Świerkocki, Łódź Ulyssesa, wielkie brawa. A teraz prosimy o kilka słów. Dobry wieczór Państwu. Nie spadnie. Jestem niezwykle wzruszony, nie przygotowałem sobie żadnego przemówienia, więc będę improwizował. Wzruszenie wynika z kilku powodów, między innymi z tego, że
że jest to nagroda przyznana przez kapitułę obradującą na mojej alma mater. Tu ukończyłem filologię angielską, tutaj ukończyłem filozofię. Obie te dyscypliny, jak się Państwo domyślają, były niezwykle pomocne w pracy nad wyróżnioną książką. Ale to wzruszenie wynika też stąd, że chciałem zadedykować tę pracę profesorowi Grzegorzowi Gaździe, mojemu wieloletniemu szefowi na kierunku kulturoznawstwo w Instytucie, dawnym Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu, który bardzo na tę książkę czekał, podobnie jak na nowy przekład Ulyssesa. Niestety zmarł właściwie kilka miesięcy przed ukazaniem się obu tych książek. Więc dziękuję, Grzegorz, byłeś nie tylko szefem, ale i przyjacielem. Dziękuję również szanownej kapitule. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się takiego werdyktu, mówię zupełnie serio. Tym bardziej, że ja już od 12 lat pracuję na własny rachunek, po 25 latach pracy na uniwersytecie. Zdecydowałem się spróbować żeglować samodzielnie, między innymi po to, żeby napisać te książki. Ta dedykacja dla profesora Gazdy jest także moją rehabilitacją, taką namiastką pracy habilitacyjnej, której nie zdążyłem, też nie zdołałem u niego napisać. I niech ta książka będzie no, formą takiej właśnie habilitacyjnej przeprawy. Dziękuję ogromnie profesorowi Jerzemu Jarniewiczowi, który jako kierownik Zakładu Literatury i Kultury Brytyjskiej zarekomendował tę książkę do nagrody. I wszystkim moim przyjaciołom, żonie Annie i bliższym, dalszym znajomym, którzy na różne sposoby wspomagali mnie w pracy nad Łodzią Ulyssesa. No i wydawcy Łukaszowi Urbaniakowi, który jest na sali. Dzięki, Łukasz, że mnie namówiłeś. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, gratulujemy. Prosimy o pozostanie na scenie, ponieważ prosimy, aby do laureata dołączyli wszyscy nominowani, trzymając w dłoniach dyplomy, oraz wszyscy członkowie kapituły nagrody. To będzie historyczne, pamiątkowe zdjęcie. Zapraszam Państwa. Właśnie zapisujemy kolejny, 8 rozdział w historii nagrody imienia pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Zapisujemy złotymi zgłoskami dzięki wspaniałym nominowanym i wspaniałemu laureatom, dzięki znakomitym, wybitnym książkom. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich. I to zdjęcie można okrasić brawami. Ważne, aby było widać wszystkich. Chwila choreograficznego niepokoju, ale tak naprawdę w żargonie telewizyjnym mówi się, że to uciekające zdjęcia. Mogą udać się tylko raz. Tej chwili już nie odtworzymy. Jeszcze raz proszę o wielkie brawa. Wszyscy stoją dumni i słusznie. A my w tym czasie żegnamy tych, którzy byli z nami online. Bardzo dziękujemy tym, którzy przed ekranami swoich komputerów czy telefonów śledzili galę 8. edycji.
błysnęły ostatnie flesze, jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy. Zapraszamy wszystkich Państwa na miejsca. Państwa również bardzo proszę o pozostanie na miejscach, ponieważ zwieńczeniem tego wieczoru będzie koncert, na który wszyscy Państwo na pewno czekają. Latynoskie tri...